Czy Pismo Święte jest dla nas wiernych ważniejsze niż katechizm i nauka Kościoła? Protestanci bardzo często zarzucają nam, że są to wymysły ludzi. Doktryna nie jest zawarta w Piśmie Świętym. Już było parę takich osób, które próbowały Pismo Święte rozumieć po swojemu i wiemy, jak to się skończyło. Spotykają się po to, żeby poczytać sobie Pismo Święte i pointerpretować. Szukają w Piśmie Świętym odpowiedzi na swoje prywatne problemy. To wszystko są praktyki oddalające nas od nauki Chrystusa. Ponieważ jeśli my nie rozumiemy nauki Chrystusa konkretnie, precyzyjnie, nie rozumiemy prawd wiary, to lektura Pisma Świętego będzie dla nas lekturą zgubną. Ludzie chcieliby bardzo często usłyszeć to, co jest dla nich miłe, przyjemne, to, co nie wymaga również od nich za dużo, ale nauka Chrystusa taka nie jest. A ci, którzy wykorzystują Pismo Święte właśnie w taki sposób, żeby dawać tym ludziom to, co oni chcą usłyszeć, to są właśnie osoby, które Pismu Świętemu wierne nie są. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to od razu zachęcam Cię do tego, żebyś kliknął przycisk subskrybuj oraz przycisk z dzwoneczkiem, po to, żebyś na bieżąco otrzymywał wszystkie powiadomienia o naszych aktywnościach na tym kanale. Zamieszczamy tutaj filmy regularnie, więc zachęcam do tego, żeby nas śledzić. Nade mną wyświetlają się teraz nazwy kont mojego Instagrama i mojego męża Instagrama, na który możesz również wpaść, a także zachęcam Cię do zerknięcia na nasz profil na portalu patronite.pl, gdzie możesz zobaczyć, jakie mamy cele rozwoju, w jaki sposób widzimy naszą dalszą działalność i gdzie można nas wesprzeć również finansowo. W tym odcinku chciałabym krótko skomentować taki popularny problem, który dotyczy tradycjonalistów. A w zasadzie jest to taki zarzut od innych katolików wobec tradycjonalistów, że tradycjonaliści nie zajmują się Pismem Świętym, nie czytają Pisma Świętego, że uważają je za coś mało ważnego i że tradycjonaliści to głównie czytają tam dokumenty Kościoła, że skupiają się głównie na encyklikach, katechizmach i tak dalej. Po pierwsze musimy wytłumaczyć tutaj pewien podstawowy problem. Czy Pismo Święte jest dla nas wiernych ważniejsze niż katechizm i nauka Kościoła? Nie jest ważniejszy niż katechizm i nauka Kościoła. I tutaj wcale nie chodzi o to, że my uważamy, że nauka Kościoła, dokumenty magisterium Kościoła są, jakby to powiedzieć, większym objawieniem Bożym niż Pismo Święte. Tak absolutnie nie jest, bo to właśnie Pismo Święte jest źródłem objawienia Bożego. I ono, co do istoty, stoi oczywiście wyżej niż magisterium Kościoła. Ale dla nas wiernych Kościoła, ważniejsza jest nauka Kościoła niż Pismo Święte. Dlaczego? Dlatego, że my, skoro jesteśmy wiernymi Kościoła, to doktryna, którą wyznajemy, jest zawarta w nauce Kościoła. Doktryna nie jest zawarta w Piśmie Świętym. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby to rozumieć, że katolicy muszą znać naukę Kościoła. I to nie jest to swoją drogą, że protestanci bardzo często zarzucają nam, że są to wymysły ludzi i tak dalej. Nie. Nauka Kościoła to nie są wymysły ludzi. To jest objaśnienie tego, co Pan Bóg nam przekazał. Między innymi właśnie w Piśmie Świętym. Ponieważ Pismo Święte samo w sobie jest źródłem zbyt trudnym, zbyt skomplikowanym, żeby każdy był w stanie je rozumieć po swojemu. Już było parę takich osób, które próbowały Pismo Święte rozumieć po swojemu i wiemy, jak to się skończyło. To, że mamy urząd nauczycielski Kościoła, czyli urząd ustanowiony z ramienia Chrystusowego, który objaśnia nam Pismo Święte, między innymi Pismo Święte, bo również objaśnia nam te prawdy wiary, które zostały przekazane poza Pismem Świętym, czyli w tak zwanej tradycji apostolskiej, czyli w przekazie ustnym, w tym, co apostołowie usłyszeli od Chrystusa ustnie, tym, co przekazali dalej swoim uczniom, uczniom apostolskim i dalej uczniowie apostolscy przekazali, przekazali jeszcze kolejnym sprawującym funkcję biskupie i tak dalej, co również pisali apologeci wczesnochrześcijańscy, rozmaici święci i tak dalej, to wszystko jest tradycja Kościoła i to jest stanowi to objaśnienie objawienia Bożego. O objawieniu Bożym dowiadujemy się zarówno z tej właśnie tradycji ustnej, jak i z Pisma Świętego. I dla nas, katolików, wiernych katolików, którzy jakby jesteśmy pod pieczą Kościoła katolickiego, czyli pod pieczą Kościoła założonego przez Chrystusa, ważniejszy jest dla nas
katechizm niż Pismo Święte. W tym sensie, że my powinniśmy przede wszystkim poznać katechizm. Bo jeśli my przeczytamy Pismo Święte bez znajomości katechizmu, to spowoduje to, że nie będziemy go rozumieć. Po prostu. Tak właśnie robią protestanci i tak robi bardzo wielu współczesnych katolików, którzy próbują Pismo Święte interpretować na swój własny sposób. Zobaczcie sobie na jakieś grupy katolickie, takie współczesne grupy katolickie, czy też jakieś praktyki współczesnych, często też młodych katolików, gdzie na przykład spotykają się po to, żeby poczytać sobie Pismo Święte i pointerpretować, gdzie piszą jakieś swoje rozważania na podstawie Pisma Świętego bez znajomości nauki Kościoła, gdzie szukają w Piśmie Świętym odpowiedzi na swoje prywatne problemy, o czym też już kiedyś mówiłam. To wszystko są praktyki oddalające nas od nauki Chrystusa, ponieważ jeśli my nie rozumiemy nauki Chrystusa konkretnie, precyzyjnie, nie rozumiemy prawd wiary, to lektura Pisma Świętego będzie dla nas lekturą zgubną. Dlatego też dla nas, wiernych katolików, o tyle ważniejszy jest katechizm, że musimy znać naukę Chrystusa, która pochodzi nie tylko z Pisma Świętego. I czy to znaczy, że dla nas Pismo Święte jest nieważne? Oczywiście nie oznacza to, że Pismo Święte jest dla nas nieważne. Absolutnie tak nie jest. A więc Pismo Święte, tak jak powiedziałam, jest ważniejsze co do istoty, ponieważ jest to pierwotne źródło pisane, w którym jest zawarte bezpośrednie objawienie Boże, spisane pod asystencją Ducha Świętego, tak? Tam są zawarte słowa Chrystusa, tam jest zawarte życie Chrystusa, przepisy Starego, Nowego Prawa i tak dalej. To jest absolutnie podstawa. Natomiast jeśli chcemy to Pismo Święte traktować w taki sposób, w jaki jest mu to należne, czyli być posłusznym Pismu Świętemu, to musimy znać naukę Kościoła, ponieważ nauka Kościoła objaśnia nam, w jaki sposób my mamy Pismo rozumieć, co z tego Pisma dla nas wynika. Dlatego też dla nas, katolików, pierwsze miejsce pełnią dokumenty Kościoła i katechizmy. Nie dlatego, że są one bezpośrednim objawieniem Bożym, tak jak Pismo Święte, ale właśnie dlatego, że one objaśniają to objawienie Boże w taki sposób, by było dla nas to zrozumiałe i byśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy to Pismo traktować i w jaki sposób mamy oddawać cześć Panu Bogu, ponieważ to, w jaki sposób my mamy we właściwy sposób oddawać cześć Panu Bogu, z samego Pisma się nie dowiemy. Bo nie wszystko jest zawarte w Piśmie Świętym, to po pierwsze, a po drugie, dlatego, że nie jesteśmy w stanie tego poprawnie zinterpretować bez znajomości tego, co zostało przekazane przez Chrystusa słownie. I czy to znaczy, że my, katolicy, mamy nie czytać Pisma Świętego? Oczywiście nie oznacza to, że my mamy nie czytać Pisma Świętego lub traktować je jako coś absolutnie niedostępnego dla nas. Nie, zupełnie tak nie jest. My Pismo Święte powinniśmy czytać. I jest to znana u katolików powszechnie praktyka od samego początku. W średniowieczu rozwinęła się praktyka tak zwanego lectio divina, która jest praktykowana głównie w zakonach, natomiast może posłużyć to oczywiście także jako praktyka dla świeckich, gdzie po prostu czytamy fragmenty Pisma Świętego i odbywamy nad nimi medytację. Również możemy posiłkować się tutaj właśnie nauką świętych, znawców Pisma Świętego, ojców Kościoła, którzy często posługiwali się właśnie Pismem Świętym w objaśnianiu rozmaitych prawd dotyczących naszej wiary. I taka praktyka czytania Pisma Świętego jest praktyką absolutnie chwalebną, którą my powinniśmy praktykować jak najczęściej oczywiście. Najważniejsze jest po prostu to, żebyśmy my, czytając Pismo Święte, nie próbowali czynić sobie z niego takiej jakiejś magicznej kuli, która będzie odpowiadać na nasze pytania, czy będzie odpowiadać na jakieś nasze emocjonalne potrzeby, która, nie wiem, pocieszy nas w jakiś sposób, czy coś w tym rodzaju, tak? Pismo Święte ma nam służyć do użytku, jeśli mówimy o użytku prywatnym, bo to też trzeba pamiętać, że Pismo Święte zostało przekazane przede wszystkim po to, żeby służyło ono objawieniu publicznemu. Czyli już z samego tytułu zostało ono spisane po to, żeby zajął się nim urząd nauczycielski Kościoła w objaśnianiu. Natomiast do użytku prywatnego dla wiernych również może służyć i jest to chwalebne, jeśli my to Pismo Święte wykorzystujemy prywatnie.
Najważniejsze jest to, żeby przy korzystaniu z Pisma Świętego prywatnie nie korzystać ze swojej inwencji tak dalece posuniętej, by pewne prawdy zawarte w Piśmie Świętym przeinaczać na niezgodne z nauką Kościoła, a tak bardzo często się dzieje. I mamy rozmaite przykłady współczesnych, czy to katolików, wiernych po prostu katolików świeckich, czy też nawet księży, którzy wiele fragmentów Pisma Świętego przeinaczają bardzo mocno i korzystają po prostu po to, żeby szerzyć jakieś swoje ideologie. I na przykład takim sztandarowym, myślę, fragmentem Pisma Świętego, który jest wykorzystywany do szerzenia przykład pacyfizmu, czy też do promowania fałszywego miłosierdzia, o którym niedawno pojawił się odcinek na naszym kanale, jest taki fragment z Pisma Świętego, gdzie powiedziane jest, że dano nam nowe przykazania po to, abyśmy się wzajemnie miłowali. Generalnie fragmenty o miłości, miłosierdziu do bliźnich bardzo często są wykorzystywane po to, żeby przeinaczać prawdziwą naukę Chrystusa. Bo nauka Chrystusa nie polega na tym, na czym polega to, co bardzo często chcieliby po prostu usłyszeć ludzie. Ludzie chcieliby bardzo często usłyszeć to, co jest dla nich miłe, przyjemne, to, co nie wymaga również od nich za dużo. Ale nauka Chrystusa taka nie jest. A ci, którzy wykorzystują Pismo Święte właśnie w taki sposób, żeby dawać tym ludziom to, co oni chcą usłyszeć, to są właśnie osoby, które Pismu Świętemu wierne nie są. I również oczywiście Bogu, ponieważ Pismo Święte jest dziełem Boga. Jeśli chcemy być wiernymi Bogu, to musimy Pismo Święte rozumieć w całości. Nie możemy odcinać fragmentów Pisma Świętego, które nam się nie podobają, co między innymi robią protestanci, też rozmaite sekty parachrześcijańskie, które usuwają fragmenty Pisma Świętego, które po prostu nie pasują im do doktryny, którą sobie wymyślili. Jednym z takich sztandarowych przykładów jest też tutaj modlitwa za zmarłych, która jest, wezwanie do modlitwy za zmarłych jest zawarte w księdze machabejskiej, której protestanci z jakichś przyczyn nie uznają. Jeśli chcemy być wiernymi, posłusznymi Panu Bogu, to musimy Pismo Święte przyjmować w całości, nie różnicować go. Nie możemy Pisma Świętego traktować wyrywkowo, nie możemy Pisma Świętego traktować jako coś, co ma nam w życiu pomóc zewnętrznie, jakoś pomóc emocjonalnie, co ma być dla nas jakimś dodatkiem do życia. Nie. W Piśmie Świętym jest zawarta niezmienna nauka Boża, do której my mamy się dostosować, do której my się mamy nauczyć podporządkowania. W Piśmie Świętym są zawarte wskazówki, w jaki sposób mamy podobać się Bogu, w jaki sposób mamy zachować czystość naszej duszy, naszego serca. I Pismo Święte służy do tego, żebyśmy my coraz dalej w tej drodze postępowali, coraz bardziej byli podporządkowani Panu Bogu, żebyśmy coraz więcej informacji na temat postaci Chrystusa i postaci biblijnych się dowiadywali i z nich brali przykład. Pismo Święte jest naszym nauczycielem, a nie uprzyjemniaczem życia. I tak Pismo Święte mamy traktować. To, że katolicy na przykład w dyskusjach publicznych najczęściej posługują się dokumentami kościelnymi, to wcale nie znaczy, że oni nie czytają Pisma Świętego, nie lubią go, odrzucają je i traktują jako coś, do czego należy podchodzić z rezerwą. Tak nie jest. Katolicy doskonale zdają sobie sprawę z wartości, ogromnej wartości Pisma Świętego i właśnie ze względu na to, że tę wartość szanują, to posługują się nauką Kościoła, która to Pismo doskonale objaśnia. Ze swojej strony zachęcam Was do tego, żeby pokazywać również innym katolikom i innym protestantom, że my czytamy Pismo Święte, że nie znamy go tylko wyrywkowo, tylko znamy mniej więcej od początku do końca, wiemy jak wyglądało życie Chrystusa, znamy również mniej więcej, przynajmniej Stary Testament, że wiemy, które fragmenty z Pisma Świętego mówią o jakichś konkretnych prawdach wiary zdefiniowanych przez Kościół. Dokumenty, tak swoją drogą, dokumenty kościelne również bardzo często posługują się Pismem Świętym, ponieważ, tak jak powiedziałam, objaśniają naukę Boga, która jest niezmienna i która jest zawarta zarówno w Piśmie Świętym, jak i w przekazie ustnym. Także zachęcam Was do czytania Pisma Świętego, zachęcam Was do korzystania również z Pisma Świętego do argumentacji, jeśli prowadzicie jakieś dyskusje właśnie ze współczesnymi katolikami. I zachęcam Was również do szerzenia świadomości Pisma Świętego, tego, że jest ono księgą świętą i że my, jeżeli chcemy traktować je z należnym szacunkiem, to nie możemy wybierać sobie fragmentów według naszego widzimisię, nie możemy
korzystać z Pisma Świętego w taki sposób, w jaki często korzystają właśnie charyzmatycy, szukając sobie w tym odpowiedzi na jakieś prywatne problemy, prosząc Pana Boga, żeby w danym momencie coś nam przekazał za pośrednictwem Pisma Świętego, otwierając Pismo Święte na losowej stronie i w taki sposób wróżąc sobie z Pisma Świętego, co tak swoją drogą jest też, o ile dobrze kojarzę, herezją. I jeśli popierasz to, co powiedziałam w tym filmiku, jeśli chcesz, aby Pismo Święte było otaczane właściwą czcią i właściwie rozumiane, zachęcam Cię do napisania w komentarzu: jestem katolikiem, czytam Pismo Święte. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka.